Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na powidła śliwkowe w czekoladzie, taki czeko dżem. Powidełka są przepyszne. Śliwka w czekoladzie. Robi się je bardzo prosto. Teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Będziecie zachwyceni, bo śliwka w czekoladzie jest po prostu przepyszna. Polecam Wam bardzo serdecznie. I zapraszam teraz, pokażę Wam, jak zrobić. Do przygotowania naszego czeko dżemu śliwkowego potrzebujemy śliwkę, czekoladę, możecie użyć gorzką albo mleczną, jaką lubicie. Śliwki musimy umyć, przekroić. Tutaj mam przyszykowane 2 kg śliwek. Na 2 kg daję jedną tabliczkę czekolady. Możecie użyć gorzkiej, jak i mlecznej, jak lubicie. Śliwki przekrawam, wyciągam pestkę i wrzucam do garnka. Tutaj mam 2 kg śliwek. Następnie śliwki kroję na drobniej. Szybciej nam się zrobią. Taką śliwkę przekroję na pół i na takie o kawałeczki. I tak kroję całość śliwek. I wtedy szybciej nam się zrobią. Coś takiego. I tak musimy zrobić z całymi śliwkami. Całe śliwki pokroiłam na mniejsze. One po prostu szybciej nam się ugotują, zrobią. Wstawiam na gaz, na mały ogień i będziemy sobie tak je gotować na wolnym ogniu. Nie podlewam wodą, nic nie dodaję, one puszczą za chwilę sok. Tylko musicie chwilę pilnować, żeby po prostu Wam się nie przypiekło, nic nie przypaliło. Zobaczcie, i po chwili już nasze śliwki puszczają sok. Tak na małym ogniu je gotujemy, od czasu do czasu mieszamy. Dalej dusimy na małym ogniu. No zobaczcie, i po jakimś czasie teraz tak wyglądają już nasze śliwki. Teraz dodajemy cukier. Na kilogram śliwek pół szklanki cukru. Tu miałam 2 kilo, daję szklankę cukru. Oczywiście później zawsze możecie spróbować sobie jeszcze do smaku, bo jedni lubią więcej cukru, bardziej słodsze, inni mniej. Teraz tak jeszcze całość na małym ogniu gotujemy. Czekoladę damy już pod sam koniec. Zobaczcie, i teraz tak wyglądają powidła. Teraz jeśli chcecie mieć z kawałkami owoców, to tak zostawiacie, a jeśli chcecie mieć jednolitą, gładką masę, to musimy zblendować. I zobaczcie, ja zblendowałam na jednolitą, gładką masę. Następnie dodajemy czekoladę. Tutaj mam przyszykowane 2 kg śliwek. Na 2 kg daję jedną tabliczkę czekolady. Możecie użyć gorzkiej, jak i mlecznej, jak lubicie. Ona się rozpuści. Czekolada zaczyna się nam rozpuszczać. Następnie, gdy się wszystko ładnie rozpuści, wymieszamy, przekładamy do wyparzonych słoiczków. No, nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować koniecznie. Śliwka z czekoladą. Nie ma nic pyszniejszego. Cudowne. Śliwka i czekolada. Połączenie idealne. Taki czeko dżem, takie powidła z czekoladą możecie później wykorzystać do naleśników, do gofrów. Albo zjeść takie same. Naprawdę są przepyszne. Słoiki umyłam oraz wyparzyłam gorącą wodą. Czekolada już nam się ładnie rozpuściła. Wszystko się gotuje. I takie gorące teraz będziemy przekładać do wyparzonych, wcześniej umytych słoiczków. Musicie uważać, bo wszystko jest naprawdę bardzo gorące. Można się poparzyć. Śliwkę
z czekoladą. Jest po prostu pycha. Nałożyłam tak do 3/4 wysokości, następnie te boki całe musimy ładnie za pomocą ręcznika papierowego powycierać. Wycieramy słoiczek dookoła, żeby był czysty, suchy. A następnie zakręcamy mocno, szczelnie i do góry dnem odkładamy. Ja takich słoiczków już nie pasteryzuję. Nakładam gorące i już nie pasteryzuję. Kochani, jeśli lubicie połączenie śliwki w czekoladzie, to będziecie ten przepis uwielbiać. Te powidła z czekoladą są przepyszne. Polecam Wam bardzo serdecznie. Możecie je wykorzystać do naleśników, gofrów albo zjeść takie same. Są po prostu pyszne. Śliwka przecież kocha czekoladę. No i ja też. Kochani, a jeśli spodobał Wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji, dajcie łapkę w górę, a na dzisiaj żegnam się z Wami i czekam na komentarze. Do zobaczenia, cześć!